Cześć, witam i zapraszam Was na kolejny błyskawiczny przegląd wydarzeń. A co w tym materiale? Między innymi Chiny, Rosja, Unia Europejska czy Kanada. Zaczynajmy. W tym tygodniu w Chinach odbyło się wielkie święto, okrągła setna rocznica powstania Komunistycznej Partii Chin. Sposobów, by powiedzieć o tym wydarzeniu, jest bardzo wiele, ale spróbujmy tego najprostszego. Kulminacyjnym momentem obchodów święta stulecia powstania Komunistycznej Partii Chin było przemówienie przewodniczącego Xi Jinpinga. Pozwólcie, że zaprezentuję Wam tutaj, przytoczę Wam kilka najważniejszych fragmentów tego właśnie przemówienia. Myślę, że całkiem wiele, jeśli chodzi o spojrzenie Chin na sprawy międzynarodowe, te słowa wyjaśniają. Naród chiński to wielki naród, mający historię ponad 5000 lat. Chiny wniosły niezatarty wkład w postęp ludzkiej cywilizacji. Jednak po wojnie opiumowej z 1840 roku Chiny zostały stopniowo zredukowane do społeczeństwa na wpół kolonialnego, na wpół feudalnego i doznały większych spustoszeń niż kiedykolwiek wcześniej. Kraj przeżył intensywne upokorzenia, ludzie zostali poddani wielkiemu bólowi, a chińska cywilizacja pogrążyła się w ciemności. Od tego czasu odrodzenie narodowe jest największym marzeniem Chińczyków i narodu chińskiego. Kolejne obszerne fragmenty poświęcone są temu, jak marksizm, leninizm i Komunistyczna Partia Chin stopniowo wyciągały państwo środka z dna. Nie zabrakło laurek dla Mao i pozostałych przywódców komunistycznych. Zostawmy jednak ozdobniki zbrodniczej ideologii na boku. Przejdźmy do ciekawszej części, czyli tej dotyczącej przyszłości. My wszyscy, rodacy po obu stronach cieśniny tajwańskiej, musimy się zjednoczyć i zgodnie iść naprzód. Musimy podjąć zdecydowane działania, aby całkowicie pokonać wszelkie próby niepodległości Tajwanu i współpracować, aby stworzyć świetlaną przyszłość dla narodowego odrodzenia. W innym miejscu. Musimy przyspieszyć modernizację obrony narodowej i sił zbrojnych. Silny kraj musi mieć silną armię, bo tylko wtedy możemy zagwarantować bezpieczeństwo narodu. W momencie, gdy partia była zaangażowana w brutalną walkę, rozpoznała niepodważalną prawdę, że musimy mieć kontrolę nad bronią i budować własną ludową armię. W innym miejscu. Nie przyjmiemy świętoszkowatych kazań od tych, którzy czują, że mają prawo nas pouczać. I w jeszcze innym miejscu. Nigdy nie pozwolimy, by jakakolwiek obca siła nas zastraszała, gnębiła i ujarzmiała. Każdy, kto spróbuje to zrobić, znajdzie się na kursie kolizyjnym z wielkim murem ze stali, wykutym przez ponad 1,4 miliarda Chińczyków. To tylko kilka fragmentów, jednak komunikat wysyłany przez Chińczyków jest zupełnie jasny. Całość przemówienia, jak i jego omówienia znajdziecie w opisie filmu. A skoro jesteśmy przy obszernych wypowiedziach autokratów, to w tym tygodniu odbyła się również coroczna telekonferencja Władimira Putina, na której odpowiada on na pytania zadane przez obywateli. Oczywiście w ogóle nieprzygotowane wcześniej pytania Władimir Putin od tak wie, ile obecnie kosztują marchewki. To zupełnie dla niego jest oczywiste. W każdym razie ta konferencja nie przyniosła żadnych nowych, przełomowych informacji. Władimir Putin raczej powtarzał zgrane już tezy, powtarzał to, co wielokrotnie mówił już przywódca Rosji. Putin po raz kolejny stwierdził, że Ukraińcy i Rosjanie to jeden naród, a Zełenski jego zdaniem oddał pełnię władzy w zewnętrzne ręce. Trzeba przyznać, że prezydent Ukrainy zdobył się na całkiem zgrabną ripostę, mówiąc, że gdyby Rosjanie i Ukraińcy byli jednym narodem, to w Moskwie najprawdopodobniej byłaby w obiegu hrywna, a nad dumą państwową powiewałaby żółto-niebieska flaga. Wracając jednak do Władimira Władimirowicza, powiedział on też m.in. o wsparciu dla Białorusi, które będzie kontynuowane w obliczu zewnętrznych nacisków w postaci sankcji. Putin wyraził też nadzieję, że będzie kiedyś mógł wskazać godnego następcę na urząd prezydenta Rosji. Potwierdził, że zaszczepił się rosyjskim preparatem przeciwko COVID-19, odniósł się też do zeszłotygodniowego incydentu na Morzu Czarnym, który jego zdaniem był nie tylko brytyjską, ale również amerykańską prowokacją. Putin tradycyjnie ubolewał nad upadkiem Związku Radzieckiego, ale powiedział też, że jego odbudowa jest niemożliwa i nie ma żadnego sensu. Szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Do Katowic przyjechali premierzy Polski, Słowacji, Węgier i Czech, by rozmawiać na najważniejsze bieżące tematy oraz by podsumować miniony rok, gdyż jest to koniec polskiej prezydencji w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Teraz tą pałeczkę pierwszeństwa przejmą Węgrzy. Polski premier, oceniając miniony rok, mówił: nie ma perfekcyjnych małżeństw, nie ma perfekcyjnych sojuszy, ale nasz sojusz w ramach Grupy Wyszehradzkiej trwa. Przetrwał próbę czasu i gwarantuje Państwu, że jest niezwykłą siłą w ramach dyskusji, dyskursu, negocjacji w ramach Unii Europejskiej.
Do pozytywnych aspektów współdziałania w ramach V4 premier zaliczył komunikaty w sprawie Nawalnego czy Białorusi. Jego zdaniem Grupa Wyszehradzka to w Unii Europejskiej waga ciężka. Nie odmawiając oczywistej zasadności współpracy regionalnej, trudno jednak nie odnieść szczytu pełnego uśmiechów i sympatycznych zdjęć do negocjacji w sprawie kopalni w Turowie, gdzie Polska jest w dość ostrym sporze z innym członkiem Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czechami. Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń powiedział to, co od jakiegoś czasu było całkiem oczywiste, to że Czesi mają przewagę w negocjacjach. Powiedział: ta przewaga jest duża. Strona czeska dzisiaj zdaje sobie z tego sprawę. Wraca także do takich kwestii, które wcześniej podnoszone nie były. Wygląda więc na to, że zakończenie sporu z Czechami może być dla Polski coraz bardziej kosztowne. W ostatnim czasie na tym kanale bardzo często słyszycie o znacznej intensyfikacji współpracy amerykańsko-niemieckiej. W poprzednim podsumowaniu była to wizyta amerykańskiego sekretarza stanu w Berlinie. No ale cóż ja mogę poradzić na to, że ta intensyfikacja jest tak bardzo intensywna, bo ten kolejny tydzień to znowu spotkania na bardzo, bardzo wysokim szczeblu. Ale tym razem, jeśli chodzi o Niemcy, to nie zabrakło również kontaktów na wysokim poziomie między Polską a Niemcami. Niemiecki minister spraw zagranicznych pojawił się w Warszawie. No a o czym mogą rozmawiać Niemcy i Polacy? Oczywiście jednym z tematów rozmów była II wojna światowa. Spotkanie amerykańskiego sekretarza stanu z niemieckim ministrem spraw zagranicznych z poprzedniego tygodnia uzupełniło spotkania ministrów obrony, finansów i gospodarki, a wszystko to na 2 tygodnie przed przyjazdem Angeli Merkel do Waszyngtonu. Tak szerokich konsultacji na tak wysokim szczeblu między dwoma państwami nie było chyba od wybuchu pandemii. Póki co słyszymy jedynie piękne słowa i widzimy piękne obrazki, ale to oczywiste. Skoro za 2 tygodnie spotkają się przywódcy, wszystkie kluczowe ustalenia zostaną zaprezentowane właśnie wtedy. Wizyta niemieckiego ministra spraw zagranicznych w Polsce również nie przyniosła bardzo konkretnych rezultatów. Niestety, można odnieść wrażenie, że nasze stosunki z sąsiadem polegają na tym, że mówimy do siebie w kółko te same rzeczy, zupełnie nie słysząc siebie wzajemnie. I tak Polska potwierdziła sprzeciw wobec gazociągu Nord Stream 2 oraz ponownie podniosła kwestię wojennych reparacji. Dla Niemiec kwestia ta jest zamknięta. Wolę mówić o miejscu pamięci polskich ofiar niemieckiej agresji w Berlinie, które w bólach, ale jednak powstaje. A co do bieżących spraw, Maas powiedział w Warszawie, że izolacja Rosji doprowadziłaby do zbliżenia tego kraju z Chinami, co dla Europy może być bardzo niebezpieczne. Wygląda więc na to, że spojrzenie na sprawy międzynarodowe Berlina i Warszawy znacznie się rozjeżdża. A teraz jeszcze kilka informacji w telegraficznym skrócie. Koniec prezydencji Portugalii w Unii Europejskiej. Przez kolejne 6 miesięcy wspólnocie symbolicznie przewodzić będzie Słowenia. Słowenii dość mocno dostaje się po głowie w europejskiej prasie. Obok Węgier i Polski to właśnie Słowenia jest wymieniona jako państwo mające problemy z praworządnością i wartościami. Pamiętajmy, że choć prezydencja teoretycznie ma wpływ na tematy podnoszone na forum Rady Europejskiej, to jednak niekoniecznie determinuje kierunek, w jakim podąża Unia. Kolejne państwa ogłaszają pełne wycofanie wojsk z Afganistanu. To jedna z najbardziej skomplikowanych misji natowskich w historii. Dla polskiego wojska z pewnością Afganistan wiąże się z doświadczeniami niemożliwymi do zdobycia w innych warunkach. Dla Afganistanu, no cóż, polityczne cele misji na pewno nie zostały osiągnięte. Afganistan oparł się już inwazji sowieckiej, a teraz pełnej kontroli nad jego terytorium nie udało się uzyskać Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. Talibowie nadal są istotną siłą w regionie. Czy jest na świecie jeszcze ktoś chętny najechać niedostępne tereny Afganistanu? Litwa twierdzi, że reżim Aleksandra Łukaszenki jest odpowiedzialny za wspieranie nielegalnego przerzutu migrantów na granicy białorusko-litewskiej. W ten sposób Mińsk miałby karać Litwę za udzielanie schronienia opozycjonistom i wdrożenie w ramach Unii Europejskiej sankcji. Nielegalnie przekraczający granice migranci najczęściej pochodzą z Iraku bądź Syrii, na Białoruś docierają jeszcze legalnie, samolotami. Ponieważ przypadków nielegalnego przekraczania granicy jest coraz więcej, Litwa chce zainwestować w jej uszczelnienie. W Kanadzie płoną kościoły. Wszystko w związku z odkryciem masowych grobów na terenach byłych przymusowych szkół dla dzieci rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Wiele z nich było prowadzonych właśnie przez kościoły, w tym kościół katolicki. I nie mówimy tutaj wcale o odległych czasach kolonialnych. Szkoła, na terenie której znaleziono szczątki ponad 180 dziecięcych ciał, funkcjonowała od 1912 do lat 70. ubiegłego roku. To nie jedyne takie odkrycie w ostatnich tygodniach. Historia niemal kompletnej anihilacji, a następnie siłowej asymilacji rdzennej ludności Ameryki nadal czeka na pełne odkrycie skali zbrodni, do jakich dochodziło w Nowym Świecie. Wiadomością z ostatniej chwili jest zapowiedziana przez Jarosława Kaczyńskiego wspólna deklaracja ideowa europejskich partii prawicowych. Cóż, ze współpracy z szeregiem z tych partii no, bardzo ciężko będzie się Prawo i Sprawiedliwości wytłumaczyć, gdyż są to partie w oczywisty sposób prorosyjskie. To, co jednak wprawia mnie większe zakłopotanie, to logika, jaka stoi za tym działaniem. No bo dzisiaj w praktyce wszystko to, co jest na prawo od Chadecji
Parlamencie Europejskim może być marginalizowane. Niezależnie, czy będą tam dwie, trzy czy jedna duża frakcja, i tak nie będzie miała większego wpływu na działania parlamentu. Zatem po co? Jaka logika za tym stoi? A jeśli jest to przygotowanie przed kolejnymi wyborami, no to te przecież za ładnych parę lat. Zatem po co? Może wy znajdziecie jakieś logiczne uzasadnienie. Jestem ciekawy waszej opinii, a teraz serdecznie dziękuję wam za uwagę, życzę udanego weekendu i bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten kanał za pośrednictwem portalu Patronite. Do zobaczenia.